usług leśnych. Około 4000 takich firm zatrudnia w różnych formach blisko 60 tysięcy ludzi. Polecam wszystkim Państwu obecnym na dzisiejszej manifestacji, aby zapoznali się z odpowiedzią na Państwa postulaty. Ta odpowiedź znajduje się na stronie elektronicznej, internetowej naszej dyrekcji, jak również została przekazana drogą elektroniczną panu przewodniczącemu. Proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że regionalna dyrekcja i wszyscy leśnicy, nadleśniczowie jednostek organizacyjnych naszej dyrekcji traktują Państwa pracowników zakładów leśnych jako partnerów i Lasy Państwowe są twórcą, są współodpowiedzialne za tworzenie szarej strefy nielegalnego zatrudniania ludzi. To Lasy Państwowe poprzez niewłaściwe kosztoryzowanie swoich usług, niewłaściwą stawkę zmuszają przedsiębiorców do zatrudniania ludzi na czarno. Administracja leśna tylko nadzoruje lasy. Wszystkie prace od początku lasu, czyli od odnowienia, od zalesienia lasu, od sadzenia, poprzez jego pielęgnację, trzewież i inne zabiegi, które są potrzebne, aby powstał gotowy produkt w postaci drewna, wszystkie prace wykonują przedsiębiorcy leśni. Chciałbym też poinformować, że 25 października w Tarnowie Podgórnym odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, które sierpnia. Byli wszyscy prezesi ze wszystkich regionalnych kół i oddziałów. Zaprosiliśmy na to spotkanie również drzewiarzy i została podjęta uchwała o tym, że dnia 16 października 2015 roku pod kancelarią premiera odbędzie się protest przedsiębiorców leśnych i drzewiarzy. Jest to pierwszy raz w takiej skali i chcieliśmy dwutorowo pokazać, że problem sektora leśno-drzewnego to nie jest tylko problem żelowców, jak o nas mówią, czy problem drzewiarzy, jest to problem, powiedzmy, ogólny. Chciałbym Państwu powiedzieć, że sektor leśno-drzewny to jest ponad 300 tysięcy osób. 300 tysięcy osób, która się boryka niestety z problemami z naszym partnerem, z problemami od lat. Protest uliczny to jest ostateczność, tak jak kolega Robert powiedział, doszliśmy już pod ścianę i no tak, tak to w sumie nie powinno być. Jeszcze raz podkreślam, że 16 października odbędzie się ogólnopolski protest, na który powiedzmy w imieniu Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych zapraszam. Dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać, czy